Witajcie w Akademii Alexa, z tej strony Paweł Sołtys. Dzisiaj prezentuję Wam dwa nasze produkty, dwie listy wciskowe. Jest to Alex Flipper oraz Alex Railway 001 i urządzenie, które pomoże nam skalibrować wydatek wtyskiwaczy po ich naprawie. Zaczynamy od Flippera. Pokażę, jak prawidłowo rozebrać listwę, przeserwisować, czyli zmienić zestaw naprawczy, a następnie złożyć ją z powrotem. Zaczynamy od zabezpieczenia. Następnie zdejmujemy cewkę i wykręcamy cylinderek, w którym pracuje tłoczek wraz ze sprężynką. Te dwa elementy podlegają wymianie przy zabrudzeniu bądź naturalnym zużyciu wtryskiwacza. Tutaj taka dygresja, bardzo ważna informacja. Nigdy nie wykręcamy stopki z korpusu. To powinno być zawsze wkręcone w korpus, a do ustawienia wydajności wtryskiwacza do danej mocy wykręcamy jedynie dyszę kalibracyjną. Przechodzimy do składania. Też ważna informacja, tylko oryginalny zestaw naprawczy zagwarantuje nam długą i bezawaryjną pracę wtryskiwacza. Wkładamy wtryskiwacz, tak, czyli tłoczek, cylinderek, cewka oraz zabezpieczenie. Odwrotnie do czynności, które wcześniej były przy rozbieraniu. Przechodzimy do kalibracji. Po wykręceniu dyszy kalibracyjnej montujemy adapterek oraz czujnik zegarowy. Te elementy będą w zestawie. OK. Ustawiamy sobie punkt 0, tak, mamy idealnie 0, podłączamy napięcie z zasilacza i sprawdzamy, jaki jest skok tłoczka. Fabrycznie wszystkie nasze listwy ustawiane są przy pomocy przepływomierza, dopuszczamy jednak kalibrację poprzez czujnik zegarowy, tak, kalibrację przez skok tłoczka po serwisie. Domyślnie ustawiamy to na okolice 0,45 mm. I tutaj taka ważna informacja, najważniejsze, żebyśmy ustawili idealnie takie same wartości pomiędzy sekcjami. No i próbujemy. Mamy nasze 0. Otwieramy wtyskiwacz, tak? Idealnie wyzerujmy. Jest 0,45. Czyli mamy wartość idealną. Kalibracji dokonujemy kluczem Imbus 4 poprzez wkręcanie lub wykręcanie śruby. Przechodzimy do kalibracji listwy Alex Rail 001. W tym wypadku nie będziemy potrzebować tego elementu. Musimy jednak wkręcić przejścióweczkę, adapterek do naszego czujnika zegarowego. I tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, przy listwie Alex Flipper nie możemy demontować całego elementu, bo dzięki niemu ustalany jest skok tłoczka. Tak, tutaj jest to dysza kalibracyjna, jak najbardziej możemy, a nawet musimy wykręcić ją z korpusu. No i co teraz? Wkręcamy nasz czujnik zegarowy. Ustawiamy punkt 0. Podłączamy zasilanie i sprawdzamy skok tłoczka. Czasami trzeba poprawić nasze ustawienie. No i widzimy, skok tłoczka wynosi okolice 0,43 mm. Tak jak i w przypadku listwy Alex Flipper, tak samo i tutaj najważniejsze to ustawienie idealnie takich samych wartości pomiędzy danymi sekcjami. I tak jak w przypadku listwy Alex Flipper regulujemy
przy pomocy klucza Imbus 4 tą śrubą. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystkie kwestie, jeśli chodzi o serwis i kalibrację naszych listew. Wszystkie dostępne linki, jak zwykle, w opisie. I do następnego.